prowadzi dzisiejsze warsztaty. Pani Ewelina jest wieloletnim pedagogiem studium kształcenia animatorów kultury i bibliotekarzy we Wrocławiu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Szczególnie serdecznie witam swoje absolwentki sprzed lat, wielu albo niewielu. No, widzę znajome twarze, bardzo jest tak od razu ciepło, jak się widzi znajome osoby. Przykład króciutki. Część z Państwa, mam nadzieję, zna baśń, przepiękną baśń Dzikie Łabędzie. Podobna jest siostra siedmiu kruków, nasza Polska, ale Dzikie Łabędzie, taka ważna Liza, piękna dziewczyna, której bracia zostali zamienieni w łabędzie. I ona, żeby... Jest jeszcze kilka bardzo ciekawych, bardzo przydatnych na poziom szkoły podstawowej są te bajki oraz dla rodziców, bo jest tam bajka, też może być też i dla dzieci z wyższych klas. Nie dość Blada Królewna opowiada o dziewczynce, o królestwie idealnym i o idealnej królowej Kamirze, która urodziła niestety niezbyt idealną córkę.